Maurycy Beniowski, polski szlachcic węgierskiego pochodzenia, zapisał się w historii jako jeden z wielu żądnych sławy awanturników. Jego niezwykła historia rozpoczęła się po oszałamiającej ucieczce z rosyjskiej Kamczatki, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Francuzi pozyskali go do kolonizowania Madagaskaru, ale Beniowski na wyspie szybko zyskał sławę i szacunek u tubylców, stając się ich władcą. W okresie jego rządów na Madagaskarze skutecznie skonsolidował walczące ze sobą plemiona, przynosząc pokój i stabilność. Francuzi jednak nie porzucili łatwo Madagaskaru, wysłali armię i w konsekwencji doprowadzili do upadku Beniowskiego. Ostatecznie zginął on w walce w 1786 roku. Jego przygody i pamiętniki inspirowały wielkich pisarzy epoki, a także odkrywców takich jak James Cook.